Overnight, my world has changed. I've become a vampire. I did not choose the thing I've become, but I can choose the lives I now take. Cursed be the choice. Hej, że siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami w nowej serii na kanale. Zagrajmy w Vampyr. Grze, która jest takim troszeczkę Souls-like'iem, a opowiada o przygodach, w cudzysłowie przygodach, chirurga Jonathana Reeda, zmienionego w wampira, i próbuje on pomóc mieszkańcom Londynu, w którym aktualnie się znajduje, z chorobą, czy tam zarazą, która trawi całe miasto. Jeśli się nie mylę, to chyba jest to zaraza Hiszpanki. I dodatkowo walczy on jednocześnie ze swoją bestialską naturą. Można powiedzieć, że wręcz balansuje ciągle. Z jednej strony jako lekarz, bo jest on lekarzem, chce on pomagać ludziom. A z drugiej strony jest wampir. Jego wampirza natura, która najchętniej każdego napotkanego człowieka pozbawiłaby życia i razem z tym całej jej krwi. No, ale nic to. Rozpocznijmy nową grę. A, i jeszcze co ważne, są tu ważne wybory. Gra ma wybory, które mają swoje konsekwencje w przyszłości. Od danego wyboru do dokonanego. Okej, na razie zacznijmy nową grę. Tryb fabularny. Łatwa wersja, spora czy usunięta. Fabuła, mniejsze zagrożenie. Okej. Oryginalna. Wymagająca. O kurde, to może być niezłe. Nie jest możliwa w trakcie gry. I z tego jestem akurat zadowolony. Ale nie, zagramy na normalnym trybie. W wersji oryginalnej. Rozwój postaci jest... Jest szybszy, jeżeli zabijasz obywateli. Poziom trudności walki zależy od ilości zabitych obywateli. Ano. Dobra, nowa gra. Z każdym... Co? Chyba trudniejsze, a nie łatwiej... Nie, czy tam było trudniejsze, ale ja sobie coś teraz przekicikałem. Eight voracious beasts born from eight restless nights. Four nails piercing the flesh of the sinner. One prayer for the summoned called by this song. Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death? Pending. No, zaczyna się mocno mrocznie. Jak każde Souls-like de facto. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing. Nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Jest nasz bohater.
Gościu wygląda jak ten... Jak na tych memach. Ten... Nie Chug Life, tylko... Kurde, no nie przypomnę sobie teraz, no. Kurde, gdzie my jesteśmy? W jakiejś masowej mogile? O! Mamy dwa ugryzienia. Czy... No, są takie dwie dziurki na szyi. Czyli zostaliśmy ugryzieni przez wampira. Czyli już chyba jesteśmy wampirem. Czy nie? Nie. To nie jest jak z zombiakami. Wampiry nie tworzą wampirów przez zarażenie, tylko w jakiś konkretny sposób. Tylko nie przez ugryzienie. Okej, jesteśmy. Kurde, jaka muzyka, co jest? Okej. Co, podążamy za krwią? Czy jak? Okej. Rozumiem, bijące serce, tak? Widzimy? W ogóle przepływ krwi. Co to jest? Nie dowiem się. Przyciemnione strasznie. Pogadajmy. Okej, ewidentnie znają się. Powiedziałem mu po imieniu. Mi nawet nie słyszy. Pierwsza ofiara. Co? What have you done? Mary. Oh, no. Mary. Zarobaliśmy własną siostrę. Hold on. Please, hold on. Oh god. Oh no. Mary. Mary. No. No, no. No, to musi być dość smutne. No! Please, a moment, let me explain! Widzisz typa, który stoi nad ciałem, mówi: stój, wyjaśnię! Co robisz? Strzelasz mu prosto w bark! I to nie jest tylko takie moje śmieszki z tego, tylko tak jest nawet w realu. Oni mają chyba trochę wyrąbane na ciebie, wiesz? Co ty nie powiesz? Prawda, musisz. No i chyba jednak jest. Stary, pamiętaj, nawet jakbyś był antyterrorystą, to by cię, do ciebie postrzeli, gdybyś miał broń. W tym przypadku jest, myślą, że jesteś wampirem i ty jeszcze o tym nie wiesz, ale tak jest, więc masz przejebane. Wysłałeś ją do sucha. Co jest? O. O, nóż. A nie, maczeta. Ty ten... Okej, egzekutoner Priven?
Executor Priven. I coś tam z nawia się było. No, akurat tu się zgadzam. Faktycznie, nie mieliśmy wyboru. Okej, okay, życie nam się regeneruje chyba automatycznie. No ej, zrobiłem unik. No bo nie wchodzi mi w paradę, no typie. I słyszałeś o tym, że wampirów się nie tyka? Jeśli chcesz żyć? Okej. Okay. O, przy totalnym przypadkiem właśnie uniknąłem. Aj. Dobra, idziemy dalej. Teraz to, minibosik? Hej. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech. Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Ja nie kumam ludzi, którzy tak... The sun. It feels like it's burning me to the bone. Maksymalny poziom twojego zdrowia. Okej, okay, czyli uwaga na słońce, ogień. Au. Kusznik od 7 boleści. I need to find shelter. It's locked. Of course. O, no tu chyba będziemy bezpieczni. Is anybody there? Sądząc po napisie, to wątpię. What is this place? The place seems abandoned. No shit, Sherlock. Dobra, to czas... O, jakieś zdjęcie. Ale fajną ma brudkę. Whoever did this to us, I will find them. Okej, okay, ale jakby to jest ich mieszkanie? Nie, na bank to nie jest ich mieszkanie. Trup. Zegarek? Okej, okay, to nie jest człowiek. Już nie. Myślałem, że go za rękę złapię. Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an eve. Ja rabusie zwłok? Poważnie? Ale czy serio grabarze też tak zarabiają? That's impossible. Ale jakby to jest jego zegarek, czy... Tak mu się wspomniało. Taka przypominka. Nie, to chyba jakiś losowy po prostu zegarek znaleziony. Na niebiesko otoczka, czyli pewnie coś rzadkiego. Pytanie, czy jest to też coś cennego, czy będę musiał to później do czegoś wykorzystać. 5 szylingów. Okej, okay, czy trochę hajsu. Ogień i słońce. Aj, nie to. Ale dobra, tak przy okazji, zobaczmy. Poziom mocy i hipnotyzmu. Chyba mocy 1, hipnotyzmu 0. 500 HP.
0 na 100 krwi. Nie bardzo wiem, do czego jeszcze ta krew może się przydać. Okej, wytrzymałość 100 punktów. Ulti nie mamy. 4 miejsca chyba na zdolności. O, serum jakieś pod krzyżakiem. Okej, główna i druga ręka. Inwentarz. Broń, moduły, próbki, składniki. Okej, serum, kuracja, amunicja. Okej, czy to jest śmieć? Cygarek. Przyzwoita wartość przy ponownej sprzedaży części tego przedmiotu nadają się do ponownego użycia. Aha, dobra. Czyli pewnie będę miał opcję albo to gdzieś rozłożyć na części, albo to spylić. Tutaj przedmioty związane z misją. O. Przedmioty zbierania, kompendium wiedzy. Legendarne wampiry jakieś. Trzy notki chyba będą. Historia klubu Ascalon? Gatunki wampirów, stróże Priven, bractwo stóły świętego Pawła, pochodzenie wampirów, polowanie, skale? Co to są skale? Raczej nie chodzi o skalę na przykład tego. O skalę jakości czy czegoś tam. Czy jak skalę na mapie, raczej nie o to chodzi. Ogień i słońce, strona wyrwana prawdopodobnie z jakiegoś przewodnika. Pijawki nie lękają się słońca i nie stają w płomieniach, ani nie obracają się w proch, gdy przyłapie je światło dnia. Zadaje im jednak prawdziwy ból. Osobiście przykułem wampira do drzewa, żeby sprawdzić, co się stanie, gdy wzejdzie słońce. W ciągu kilku minut jego skóra poczerniała, jakby płonęła od środka. Jego oczy i ciało topiły się, obnażając rozpaczliwy ruch grzesznych kości bestii, która przez cały dzień usiłowała uciec. Na koniec zostały tylko wysuszone zwłoki. Zaczęły się jednak mozolnie odradzać, kiedy tylko słońce znikło za horyzontem. Odciąłem mu głowę, żeby ostatecznie go zniszczyć. Później przeprowadziłem podobną próbę, lecz z ogniem i przez brzydła pijawa już nigdy nie powstała z prochów. Niech naszą bronią będzie ogień, bracia. Palenie tych bestii pozwoli nam pozbyć się ich na dobre. Fragment Poznaj swego wroga autorstwa Karla Eldrichta. Nie, Eldrita, czy Eldricha? Nieważne. Przywódcy stróżów Priven. Wow. No nie wiem, co na to powiedzieć. Dobra, tutaj pusto. Rozbite lustro, ale jak nawet było w całości, to byśmy się raczej nie, siebie nie zobaczyli. O, a jednak widzimy. Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. No dobra. Ale ten, co nas zaatakował, to tak gadał? Czy jeszcze ktoś inny? Okej, tam kolejny trup. Stąd, żebym przyszedł. I magnata. Okej, jest łóżko. I nic więcej. Kolejny zegarek. Strzykawa. Koleś się zastrzelił, czy otruł? Mamy rewolwer. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now. No. There's time. I can save him. That's the enemy coming. The orders are to evacuate the hospital. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Okej, rozumiem, miał podobny pistolet.
akurat jedna kula została. No, it never got easy. No jak się ma jakieś skrupuły, no to... Używany rewolwer. Jak się ma jakieś skrupuły, no to faktycznie nie jest to łatwe. Okej, zobaczmy. Zagrożony mieszkaniec w ogóle jest jeszcze jakaś taka opcja, widzę. Podsłuchiwania, ale dobra, to później. Szybkostrzelność 10, przeładowanie 15, magazynek 6, no wiadomo, w końcu rewolwer. Ogłuszenie? Szeroki nóż, używany przez marynarzy i rybaków. Serio? Marynarzy używają maczety? Pierwsze słyszę, ale spoko. Menu mieszkańców, stan zdrowia, stabilny. A, okej, okay. Jest, widzę, odkażony, zdrowy, stabilny, poważny, krytyczny i wrogi. Pewnie wrogi to jest to najgorsze, co się może w dzielnicy pojawić. Taki największy poziom spieprzenia jej. I wtedy o, jakieś śledztwa widzę. Okej, będą 4 śledztwa, czy... już przekonamy się w trakcie gry. No dobra. Okej, co my tu mamy? Zakrwawiony pamiętnik. 15 października. Okej. O, trochę jest. 15 października, zła noc. Becky przez cały czas kaszlała, a z powodu gorączki miała omamy. Rano usłyszają głośny hałas. Paru mężczyzn przyniosło na brzeg potężną maszynę, żeby wykopać dziurę. Wyglądało jak jakaś mechaniczna łopata. Może mógłby znaleźć tam pracę? Becky potrzebuje lekarstw. Na następny dzień... Rozmawiałem z ludźmi od mechanicznej łopaty, powiedzieli, że wykopują zbiorowe mogiły w całym Londynie. Aha. Ponoć w celach bezpieczeństwa. Czyżby wybuchła kolejna epidemia? Czy grypa powraca? Nie mieli dla mnie pracy. Becky mało dzisiaj już spała. Odlewnia została zamknięta i w okolicy nie ma już gdzie pracować. 3 dni później. Udałem się do Londynu po jedzenie i lekarstwa. Pociągi nie chodziły, cały dzień zajął mi przekroczenie Tamizy i powrót. Becky wyglądała nieco lepiej. Zjadła zupę, którą dalej im ugotowałem. Nie znalazłem lekarstw. Jedynie kilka strzykawek i pigułek nasennych na czarnym rynku. Nie mamy już pieniędzy. Może mógłbym jutro pójść do szpitala Pembroke? Lecz to jest daleko. Boję się zostawić ukochaną żonę samą na tak długo. Okej, trochę później, tego samego dnia. Becky zwróciła posiłek, który zjadła kilka godzin temu. Jest tak słaba, że chce mi się płakać. Mówi, że w nocy słyszała na zewnątrz głosy. Mówi, że ma ochotę na mięso. Skąd mam wziąć mięso? Jutro zabarykaduje dom, żeby nikt go nie obrabował. 2 dni później. Mężczyźni od mechanicznej łopaty przerwali kopanie zbiorowej mogiły. Zeszłej nocy słyszałem krzyki, jakby zostali zaatakowani. Teraz pojawiają się tu tylko łodzie, które w dzień i w nocy wyrzucają ciała do dziury. Strasznie śmierdzi. Powinniśmy byli opuścić dom tydzień temu. Ale Becky nie chce wyjechać. Prędzej umrę. Mówi z paskudnym uśmieszkiem. Dlaczego tak mnie dręczy? Kolejny dzień. Becky mnie zaatakowała. Skoczyła na mnie ze schodów i próbowała mnie ugryźć. Musiałem ją uderzyć, a ona nie pozostała mi dłużna. Wbiegłem po schodach do sypialni i zamknąłem się na klucz. Teraz słyszę, jak płacze i mam mruczy na dole. Wyciągnąłem pistolet, który od wojny trzymałem w schowku w suficie do obrony domu. Teraz jestem gotów użyć go, żeby obronić się nawet przed własną żoną. Kolejny dzień. Nie zmrużyłem oka. Becky przez całą noc drapała drzwi, prosząc o pomoc, błagając, bym ją wpuścił. Byłem jednak zbyt przestraszony, żeby otworzyć. Teraz czekam tylko, aż umrze. To nie potrwa długo. Modlę się o jak najszybszy koniec. 24 października. Rano byłem tak głodny, że zszedłem na dół. Becky siedziała w fotelu przy kominku. Dyszała jak pies i obserwowała każdy mój krok, nie wykonując przy tym... żadnego ruchu. Wymierzyłem pistolet w jej zbolałą twarz, lecz nie zareagowała. A ja nie potrafiłem pociągnąć za spust. Wróciłem do pokoju. I 25 października. W domu jest cicho jak w grobie. Żadnych hałasów. Becky nie żyje. Wybacz, najdroższa, nie zdołałem cię ocalić. Wkrótce do ciebie dołączę. Okej, czyli gościu sam zastrzelił się, żeby być z żoną. No dobra. To tam jakby
Co było? Zapis na łóżku? This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. Serce to trochę na bok. Tym sposobem chyba ukończyliśmy coś w rodzaju prologu. Nie umrzesz, stary, nie umrzesz. A jest dziura na klacie. Przynajmniej w tej. Przynajmniej w koszuli. Sami jesteśmy zakrwawieni. Łóżko też. This is absolute madness. I've lost touch with the real. On jako taki człowiek nauki. O, szepty. Ewolucja. Łóżka w kryjówce pozwalają ci odpocząć i ewoluować. Użyj punktów doświadczenia, aby podnieść poziom i ulepszyć swoje umiejętności wampira. Autofagia. Aby rozpocząć, wybierz dostępną umiejętność autofagia. Koszt 10, wznowienie 3. Tracisz punkty krwi, aby natychmiast uleczyć normalne i wzmocnione obrażenia. 200 punktów leczenia. Okej, 5 poziomów widzę to ma. Aha, dobra. Czyli tutaj jest co? Czyli tutaj jest takie rozbicie, tutaj podwójne wzmocnienie, a potem rozbicie, czyli albo leczymy się za 200 i potem w trakcie jeszcze leczymy się za więcej, albo od razu leczymy się do za jakąś konkretną wartość. Jak mam wybierać, to wolę to. Bo na full widzę i tak tyle samo się leczymy, tylko tu się od razu leczymy do full. No dobra, bierzemy. Autofagię. Tu potrzebuję 6 poziomu, żeby to ulepszyć. Mam 2. Bierz jedną umiejętność agresywną. Okej. Okay. Ugryzienie. 3 level. No ale nie starczy mi na kolejny chyba. Włócznia krwi. Zasięg ogólny. Ciskasz włócznię stworzoną z krwi, która może przeszyć stojących przed tobą przeciwników. Mgła cienia. Umieszczasz chmurę cieni u swoich stóp lub u stóp wybranego przeciwnika. Po chwili chmura wybucha, zadając dużo obrażenia. Okej. Okay. Pazury. Uderzenie bliskiego zasięgu zdolne dosięgnąć wszystkich stworzeń, które stoją przed tobą. Okej, obrażenia rozumiem fizyczne, od krwi i od cienia. To ma największe ogólne obrażenia. Ha. Tysiąc jest mi potrzebny. To wszędzie za tysiaka? Tak, chyba każdy będzie za 1000. Pazury mnie dość interesują. Ale nie wiem, czy te włócznie brać. No, nie będą pazury. Okej, okay, tutaj na 8 poziomie dopiero ulepszenie. Dobra, bierzemy. Okej, okay, czyli wykupienie jednej umiejętności daje mi od razu level. Dobrze wiedzieć.
Okej, teraz mam tutaj ugryzienie. Regeneracja i obrażenia. No dobra. No to co, potwierdzamy. No, nic innego nie mogę zrobić. Belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Dobra, ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku, do którego już teraz bardzo serdecznie was zapraszam. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia.